A więc pierwsza rybka. Nie wiem, Marcinku, coś niedużego. A jeszcze nie widziałeś nic? Nie. Lin. Na początek, drodzy Państwo, nieduży, ale cieszy. I oto, drodzy Państwo, taki linek malutki. Zobaczcie. A więc rybka wraca. Płyń po kość dorosłego i jest pytkę. Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki z kolegą, z Marcinem. Cześć. Siema, Marcin. Witam. I zaczynamy dzisiejszą zabawę oto na tym zbiorniku PZW No Kill. Złów i wypuść, nie zabijaj. Nie smasz. Nie smasz, nie zabieraj. Naszą wspólną zabawę jest na tę chwilę niedziela. Tak, niedziela. Siódmy. Siódmy, 4:46. Siódmy, zero. Szósty. 2020 i zaczynamy z Marcinkiem. Wypad oto z tego zbiornika. Marcin, jak u Ciebie? No ja to standardowo. Metoda i klasyczek. I widzę, nowe kręciołki widzę. No na razie jeden. No w sumie dwa do pickera też. Na razie jeden przy federach. I jaki wziąłeś to? Okuma Custom Black Feder 5500. 5500 i tak się prezentuje. Jedna na tradycyjnie koszyczek, a druga na metodę. No i zobaczymy, co połowimy oto na tej wodzie. Ja już na wstępie widzieliście, jeszcze ciemno było, zarzuciłem wędkę, pierwsze branie, nieduży linek. No i, drodzy Państwo, posiedzimy, powędkujemy i zobaczymy, co nam przyniesie dalsza część filmu. A więc, drodzy Państwo, zostańcie z nami, więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać, i jedziemy z tym koksem, nie inaczej. Jest coś, ale malutkiego. Weźmiemy z tej strony. Zobaczymy, co. Lin. Znowu linek? Znowu linek. Cała wędka czy druga? Druga. Zobaczcie. Drodzy widzowie, kolejny zielony książę zawitał na moim zestawie. Zobacz, kolejny, drugi, więc rybkę wypuszczamy. Płynie po kość dorosłego i czekam na jakąś pięćdziesiątkę zielonego księcia. Zanęta, na którą dzisiaj łowię w dalszym ciągu marinę. Shell, fish, skorupiaki, to już resztka. Resztka z ostatnio mi zostały, więc trochę konopi, pieczywa fluo z ostatniego wypadu i tą resztkę, zobaczcie, już resztka i będzie 50. Weźmiemy do tej odmrożonej, tak aby było fajnie i oszczędnie, bo miałem tylko jedną torebkę do testu tej mieszanki i tą marinę Shell Fish od Marcela, mieszanka, którą testuję, i to już będzie 50, koniec. Pieczywo fluo, ale daje na razie, daje radę. Dwa linki zaliczone, nieduże, bo nieduże, ale czekam na tą większą rybkę, oto na tą mieszankę ze skorupiaków od Marcela.
Okej. Tak to się prezentuje. Okej. Zaczep. Wyderwało. Znowu kąpiel? Nie, nie wchodzę. Puściło. Puściło, ale tam jakieś jest zatopione, mogą być, wiesz, lilie. Jestem pierwszy raz na tym zbiorniku, z tej strony akurat, w tym miejscu. Okej, przerzucamy zestaw. Jak widzicie, drodzy Państwo, mieszanka, końcówka już. Zakładamy. Dodałem pieczywa fluo, konopi. Wzbogaciłem mieszankę, tak aby było więcej. I to już będzie koniec mieszanki z peletami. Doprawiłem końcówkę i na to dzisiaj wędkuję i to daje radę. Są jakieś brania do klipa. Stawiamy i czekam na kolejną rybkę i branie. Jest kolejna rybka. Zobaczymy co, czy lin. Marcin zaliczył płotkę teraz, tak? Tak. Płotkę też nie jest na zero. I zobaczymy co u mnie tym razem. Wezmę sobie podbierak. Jeszcze nie do końca rozłożony. Zielony książę? Zielony książę numer 3. Trójka. Co? Zielony książę 3. Znowu? No znowu. No ładnie weszło. Wiesz, mieszanka jest na skorupiakach, wiesz. To może liny lubią skorupiaki. Jeszcze do tego konopie dodałem. I w końcu, drodzy Państwo, zobaczcie, trzeci piękny osobnik. Zobaczcie, piękny, który wraca. Trzeci linek. Płyń, pokaź dorosłego byku i jest pytkę. Zakładamy. I dalej. To jest ostatni test już, drodzy Państwo, tej mieszanki. Bo myślę, że dzisiaj zużyję do końca już tą zanętę, którą po raz czwarty, na czwartym wypadzie testuję. To już jest końcówka, więc już będzie koniec. Tu mam pelety, które później zrobię kulę i zanęcę. Łowisko za pomocą procy. Ale to później troszkę, na razie jeszcze przerzucamy do klipa, wędkujemy w miejsce wyznaczone, czyli 36 metr na obydwóch wędkach. 10 długości razy 3,60, 36 metr. Dalej nie wędkuję, 36 metr myślę, że wystarczy, jest w pytkę. Zobaczcie, jak pięknie się prezentuje ta woda. Cóż można chcieć. Daleko nie rzucam, 36 metr, dlatego że tam widzę, chyba prawdopodobnie lilie są. Wystają z wody, więc dalej nie ma sensu. Bliżej rzucam. Tak samo tutaj jak tarlisko, co jest, później Wam pokażę. Bo tu na prawo jest tarlisko, tablica jest. I wybraliśmy tą miejscówkę. To jestem trzeci raz na tym łowisku. Pierwszy raz byłem z Karolem, co z Gacek
teleportowaliśmy się, zaliczyłem wtedy jedną płotkę, Łowienie z Marszu, byliśmy tam, ostatnio z Marcinkiem byliśmy tu na rogu, no i teraz nowa miejscówka, obskoczymy, zobaczymy, gdzie jest najlepiej siąść, najlepsza miejscówka, tak, po kilku wędkowaniach możemy zobaczyć, gdzie, jak się holuje, gdzie zaczepy, co jak. No i tak mówię, dzisiaj wybraliśmy oto to miejsce, przyjechaliśmy, akurat było wolne i to cieszy. Więc czekamy na kolejny odjazd i na jakąś fajną rybkę z tego łowiska. Ale czy uda się coś złowić? Zobaczycie to Państwo w dalszej części filmu, jak to się potoczy. Wezmę, drodzy Państwo, pelet Aqua Alert. Zobaczcie. Zobacz, Marcin. Namoczyłem na noc. Ładnie klei. Z tego zrobimy kulę. Trochę mieszanki. Niedużo. I zrobimy kilka kulek. I za pomocą porocy zanęcimy sobie miejscówkę. Zobaczcie, sztuka. Druga sztuka. I tak skomponujemy kulki, które zanęcimy w łowisko. Ok, więc bierzemy się za pracę, nie robotę, bo od roboty jest chłop, koń i traktor. I jedziemy z tym koksem. Ok, więc kulki robię, ale tu branko. Prawdopodobnie coś jest niedużego. Może znów linek. Czwarty, zobaczymy. Coś ciągnie niedużego. Weźmiemy kulki. Zrobimy za pomocą procy, zanęcę sobie. Tak, aby coś większego podeszło. I zobaczymy, co tym razem. Poszła. Lin był, ale poszedł. Ok. Nic się nie dzieje. Ryba też ma szansę uciec, więc wykorzystałam moment. Za późno przycięłem trochę, bo zajęty jestem kulkami, ale jakoś daję radę. Więc przerzucamy i wędkujemy dalej. Przynętę tylko założę, ok. Nie zrobię tych kulek, drodzy Państwo, ale systematycznie robię. Zobaczymy, co tym razem. Trzy linki zaliczone, jeden spadł. No i teraz coś niedużego, dlatego chcę zanęcić, żeby coś większego brało. Piękna płoć, Marcin. Ale ładna. No. Drodzy Państwo, zobaczcie, jaka piękna płoć. Ok. Zawsze to inny gatunek niż drugi gatunek. Płynie. I przerzucamy zestaw. I prosto. I mamy. Zobacz, Marcin. No właśnie, kulecze. Całe pelet siedzi, ale to za chwilę tylko ściągniemy rybkę, tak aby. Musimy zanęcić, tak aby zwabić te większe.
osobniki, które tu pływają. Jakiś bonusik musi być. Zobaczymy, co tym razem. Ostatnio wtedy nam brały te karasie duże, nie? Japończyki złociste. Jednego lina miałem. No a dzisiaj weszły mi do mieszanki z marlinę, shell fish z Marcela. Oto linki. I zobaczymy tym razem, co będzie. Czy zielony książę? Jak się odczepi, to trudno, bo jest, nie jest duży. I tak ryby wracają do wody. To zobaczymy tylko, czy zielony książę. Zielony książę. Coraz większe, jak widzicie, ale ten już ładny, ładny. Zobaczcie, jaki piękny zielony książę. Tak? Odpływaj. Płyń. Płyń, byku. I jest pięknie. W pytkę. Czwarta sztuka. I jest pięknie. Jedziemy. Okej. I tak wszystkie na dwie wędki. Tak, aby nam złabiły jakieś większe osobniki. No, tak, 36 metr, nie? Zobacz, Marcin. Bo tam lilie są, nie? Tam. Trochę na drugą. Okej. Mniej więcej na dwie wędki. I tak to leci. Zobaczymy, czy to przyniesie efekt. Dwie i ostatnia. I wszystko w tym temacie. Daj ci podbiorę, koleżko. Leszcz. Ładny leszcz. Na pinkę, na koszyk. I Marcin. No, w końcu. W końcu. Taka ładna czterdziecha. Coś ładnego. Ładna czterdziestka. Jeszcze wyszedł. Jeszcze wyszedł. Nie chcę iść na patelnię. Nie chcę. A głębokim tłuszczu też ci będzie wygodnie. Też ci będzie wygodnie. Ładnie będziesz skwierczał. Daj go na matę, zobaczymy ile. Ale ładny, 47. Mówisz? Poczekaj, poleję, żeby nie na mokrym. Wymi od 50. No ile jest? 45. O, 45. 45. No ale ładne. Już fajny, zobaczcie, letko zapięty za kącik. Ładnie się zapiął. Ładnie się zapiął, zobaczcie sami. Tego to od razu na patelnię, nie? No. No póki straży nie widzi, dawaj mu w łeb i jedziemy. Zadzwoń, niektórzy rozgrzewają. Dawaj go w łeb i już. Taki fajny. No, ale nie tym razem, nie tym razem. Tym razem do wody. Tym razem do wody.
i ma być pięknie. Uwiązałeś go za ogon? Ma być pięknie, fajnie i kolorowo. 45. No i takich. Widzisz. Poszedł i jest pyta. Dobra, i koniec, koniec. I na następnym wypadzie będziemy testować inną mieszankę od Marcela, bo ta akurat już się skończyła. Ok, dodamy koniec, namoczymy i zobaczymy, na ile nam wystarczy ta mieszanka i wędkujemy. Dobra, rozrobię tą resztkę, ale na likwidzie. Niedużo. I rozrobimy tą resztkę. Połączymy z tą odmrożoną. Dobrze. Jest papka, niech pije. Ok. U mnie jest taka taktyka, jak przed chwilą pokazałem, z rana jakieś brania, linki brały. Później zrobiłem kulki, zanęciłem za pomocą procy w miejsce, gdzie rzucam zestawy dwa i na razie cisza. Teraz ryba tam przypłynie, tak myślę, oszamie to, co rzuciłem, Marcin. No bo oszamie, bo jest tutaj ryby. I odpłynie. I odpłynie. Podziękuję mi za jedzenie i tak zostanie. No nie... Jak weźmie, to grill tam naszykowany już jest, nie? Tak, grill jest naszykowany, to... I drodzy Państwo, i tak mówię, teraz ryba tam przypłynie, będzie szamała mieszankę, którą w kulkach podałem za pomocą procy. No i teraz ona tam rozchodzi się, więc czekamy, czekamy, aż to wszystko zje. I wtedy będziemy dalej systematycznie obławiać tą miejscówkę, w miejsce wyznaczone na kijkach, odległość 36 metrów, no i wyławiać. Czekać na kolejne rybki. No i zobaczymy, czy ta taktyka się sprawdzi. Tak sobie zaplanowałem, tak teraz będzie. I zobaczymy, więc czekamy, czekamy i czekamy, dopóki przynęta w wodzie. Mam okazję coś złowić. I ta właśnie najlepsza niewiadoma. Niewiadoma, bo nie wiadomo, co nam weźmie. Nie? Coś pięknego, Marcin. Rzucasz zestaw i nie wiesz, co ci weźmie. A może wszystko wziąć ładnego, nie? Życiówka. Więc to jest najpiękniejsze na takich zbiornikach. Na razie mam płotkę i cztery liny. Jeden spad, kilka niezaciętych brań. No ale czekamy na inne gatunki ryb, albo zobaczymy, co uda się złowić. Może jakiś karp ładny. Więc czekamy, czekamy i czekamy. Zielony książę. W końcu. Zielony książę na pinkę. Czyli linek. No, trzeci gatunek masz dzisiaj. Ale dziwnie zapięty. No. I zobaczcie. Chodź, szybko cię odetnę. No, śliski jest. No, okropnie. No, dla to zdjęcie ciężko zrobić sobie. Zobaczcie, drodzy Państwo, taki ładny, zielony książę. Dziwnie zapięty. No i wraca do wody. Zobaczcie. No, ale trzeci gatunek jak u ciebie. No i wędkujemy dalej. Tak jakby po zanęceniu z procy brania ustały, tak by rybę wypłoszyło lub ewentualnie już słonko wyżej i przestała brać, zobaczymy. Ale innego sposobu na zanęcenie nie ma. Przynajmniej dzisiaj.
jedyna możliwość była za pomocą procy, tak to pokazałem, i kulek zanętowych, ale czekamy. Ja w to wierzę, że ryba wejdzie i coś fajnego może się uda złowić, więc czekamy. Ale tak mówię, drodzy Państwo, po zanęceniu brania ustały. Ok. Piękna tafla, idealna do łowienia na odległość, na spławik. Tafla spokojna, czyściutko, bezwiecznie wędkujemy. Jest rybka. Zobaczymy tylko, co zmiana przynęty przyniosła efekt. Założyłem teraz tonącą, wiesz, cukiereczka tonącego. Tutaj jest większa, tam 14 mm na większego zwierza. A ja spróbuję pod... No możesz. Zobaczymy tylko, co. Drodzy Państwo, ja tam kaszkę wrzucam, dlatego nie ma tam. Ale ładnie mi się kara. Kara się. Trzeci gatunek i karaś, czyli tak Marcin powiedział, Japoniec. Zobaczcie, jaki ładny bączek. Marcin, bączuś. Te Japońcy to są fajne. Taki sumowy żywiec. No i dobry sumowy. Sumowy żywiec. Tak. Zobaczcie. Jaka ładna rybka. I oto taki. Zobaczcie, odpływa. Dziękuję. Poszedł, tak. Jest. Kolejne coś. Pomału. Jest, weź. To jest, nawet nazwa jest tutaj wętek. Ale widzisz, maczówka mi weszła z kowrotkiem. Nowy nabytek i przydał mi się ten pokrowiec. Elegancki jest. No mówię ci, 20 zł na polski mnie kosztował. Marciku, weź mi podbierz. Swoim. Zmierzyłeś? Zaraz zmierzymy go, ten pokrowiec. 130. Patrzę pod tą, pod spomba trzyczęściowego, wiesz? O, ładny lin. Na podbierach to mi niedługo zginie. To już będzie taki fajniejszy. Leszcz. No i kolejny gatunek. Dobra, namatę cię już. Namatę. Polejesz? Poleję, tak żeby nie na suchą. I rybka. Daj, później. Zaliczona, zobaczcie, drodzy widzowie. Od 50, ciutkę większy. 45, to samo. 6. 6 centymetr. Dolna warga. I oto taki.
to taki 46 cm lesio. Wilowiec. Odpływa. Płyń. Jest w pytkę. Trzymaj, weź kulkę. To. Na haczyk? Załóż na haczyk. To jest pupek? To jest chrupka. Ja tak łowiłem piękne ryby. Tylko dalej. I robakiem jeszcze, wiesz. Mhm. Spróbuj tylko pomału. Spróbuj go naciągnąć, wiesz o co chodzi. I robaka jeszcze nabij na to. Rozgiąłem go. Już. Nie rozgiąłem go. Nie rozegniesz, bo to jest chrupka. Tylko... Delikatnie, delikatnie, pomalutku. I wyżej trochę, trochę, okej. Okay. I teraz dwie pinki daj. I rzuć to i będziesz miał rybę zaraz. Zobaczysz. No bo jak na koszyczek. No i dwie pinki daj. I rzuć na to i czekaj na branie. No i zobaczymy. Ja tak przynajmniej łowiłem na chrupkę. Więc ja przerzucę. Też na chrupkę założę, tylko założę... Branie? O, widzisz? Siedzi. Mówiłem? Wiesz, tak się łowi. Na chrupkę z pinką. Zaraz przyjdziesz i powiesz, daj jeszcze jedną. No i proszę bardzo. I to ładne ryby na to się ciągnie. Leszczo po 60 cm na taki coś mówiłem. No, mówiłem ci. No, mówiłem ci. No i co? Zerwało się, spięło się. Spięła ci się ryba? No i była większa. No czy jest? No, gigant. Szczupak ci uderzył. Możliwe. Podnieś do góry. Podnieś, zobacz. Uderzona w szczupak uderzył ją. Zobaczcie, drodzy widzowie. Przy holowaniu uderzenie. Przy holowaniu przyciął i szczupaka dużego miałeś. No bo ja poczułem, że puściło coś. No i no, widzicie, drodzy państwo. Z drugiej strony też uderzono. Zdręga, to jest zdręga. Zaraz, krasnopiórka i zobaczcie, i szczupak uderzył, puścił. Trzymają. No, wypuścimy rybkę. Zaś tam. No mówię, coś puściło. No szczupaka miałeś, ale jak ci się zatnie? Puścił. Nie miał o co. Nie miał o co. Więc rybka wraca. Płyń. Ale chyba nic z niej nie będzie już. Ale zobaczymy. Ale szczupak nie takie, był. Nie takie żyje. No, było widać, że puściło. Puściło. Ja zrobię, drodzy państwo, tak, założymy chrupkę na bagnecik. Weźmiemy ją dalej. I małym, żółtym, twardszym. Zapniemy i u mnie tak będzie się prezentowało to. Taka mieszanka. I to rzucimy. I zobaczymy, czy przyniesie jakiś efekt. Oto taka mieszanka. Z chrupką. W podajniku. Na tą dużą kulkę, wiesz. Tam się może kręci. No może się kręci, może coś przepływało, pociągnęło, ale zobaczymy. Czekamy jeszcze. Mogło coś przepływać, zahaczyć, pociągnąć. Żyłka zawsze w wodzie na jakiejś odległości jest, więc przepływają ryby też. Ale czekamy. No i zobaczymy. Chrupka. Marcin. Chrupka i ten żółty. Tak. I coś jest. I tak mówię, trzeba kombinować z przynętami. Za czym tylko co? Żółta chrupka, tak wam pokazałem, drodzy widzowie, i żółty dumblesik, dumbelek. I to wszystko podnosi się nad wodą. I to dało jakąś rybkę, to zobaczymy co. Zobaczymy co. Moja większa. Czyja? Moja. Twoja? No nie wiem, czy karaś, czy lin. Zobaczymy. A może leszczyk. Płoć na moją chrupkę? Tak. No widzisz, ale jest płotka. O mnie chyba coś większego niż płoć. Ale to zobaczymy.
podbierak do wody. Węga. Tak, krasnopiórka. A jeszcze nie widzę. Taraś. Ryba zaliczona. Karaś. Czyli Japoniec. To się złapało. Karaś. Koniec, zęga. Ryba przeszyta, drodzy Państwo, więc musimy ściągnąć. Musimy ściągnąć przypon i z tej strony wyjąć. O! I taki bączuś wraca. Zobaczcie, jaki ładny płyń. Niepozornie, niepozornie i teraz. Pomału z klasą odpłynął. Zobacz, pa, jak dumnie. Okej, okay. Ta sama śpiewka. Tam jest podleszcza. Podleszcza, przynęta. A tu to samo. Chrupka. Kombinujemy. Nikt komu nie bierze. Obok koledzy bez brania. Bez rybki. A u nas coś się tam wiesza. Chrupka. I małego żółtego. Okej, okay. I ta sama śpiewka. Nabijamy podajnik i zarzucamy w miejsce wyznaczone na odległości 36 metrów. Dobrze. Tyle mi zostało jeszcze tej mieszanki marinę shellfish z Marcela. I to będzie już koniec, koniec, doprawione. Okej, okay, ale teraz brania ustały, więc jeszcze na trochę starczy. A później zobaczymy, co rozrobimy. Ale koniec, koniec z tą mieszanką. Mam nadzieję, że jeszcze do niej powrócę, jak będę miał możliwość testowania czy zakupu. Bo jest w miarę. Okej. Dobrze. Coś jest, więc popuścimy trochę. W razie co można dokręcić hamulec. Pomarańczowy. Zobaczymy co. Oczywiście się nagrywa. Tam zanęcone jest to. Wiecie, jak to się mówi, kto sypie, ten zbiera. No zobaczymy co, czekam na bonusa jakiegoś. Ale każda rybka cieszy. Pełnia była, nic nikomu nie bierze. Dam coś tam skubię. Tylko zobaczymy co. Trzymamy rybę. Przydałaby się długa sztyca trochę, ale okej. Okay.
małą. Bączek, czylin. Zobaczymy. Mały karp. Mały karp. Ryba zaliczona. Zobacz. Marcin, karpik. Drodzy widzowie, nieduży, pomarańczowa. Nieduży, ale cieszy. Tak? Okej. Okay. Drodzy Państwo, nie męczymy już rybki, pomału. Poszedł. Widzisz, jest karpik. Jest w pytkę. A więc coś jest niedużego. Tym razem zobaczymy, co za gatunek ryby. Jazia brakuje. Bo na razie mam 5 gatunków, a zobaczymy, ale coś niedużego. Niedużego. Płoć jeszcze się nie rozpukało. Zobaczcie, z opadu praktycznie. Taka ładna. Ładna płoć. Odpływaj i przerzucamy zestaw, wędkując dalej, dalej i dalej. Marcin, drugiego linka na pinkę. Pokaż. Ale cieszy, cieszy nieduży, ale drugi, no. Drugi. Płyń. Jest pytka. Na razie nie ma brań, ale czekamy, zmieniamy przynęty. No i zobaczymy. Dobrze, że słonko za nami, drzewo daje nam cień. Nie, Marcinku? Co? Drzewo nam cień daje. No chociaż tyle, bo tak to... No, super jest tym drzewem. Bo daje słońce równo, a my siedzimy i wędkujemy. Na razie cisza przed burzą, no i zobaczymy, czy uda się coś fajnego się złowić. Więc czekamy, czekamy i czekamy. Nic nie bierze na razie, to wam pokażę, jak to się prezentuje. Te łowisko. Tutaj jest jeszcze jedna miejscówka. Zobaczcie, tam jest wyspa. Tu kolejna miejscówka. Wędkarze już pojechali, bo nic nie bierze. Nic nie złowili. U nas coś tam było. I tu jest tarlisko. Tablica jest. Tarlisko. Szczałka w bok odtąd. To jak ktoś tutaj wędkuje, to może rzucać na wprost. Nie na prawo w tarlisko. I tak się to prezentuje. Tam lilie wodne. I tam dalej jest plaża i za plażą jest rzeka, co wpada. I tak to łowisko tamtama. I tak to łowisko się prezentuje. Przejdziemy kawałek jeszcze w stronę tarliska. A tu jest tarlisko. Tu jest zakaz łowienia.
tak to się prezentuje. A za plażą jest rzeka. I tak to łowisko się prezentuje. Suche Dniowie, zbiornik PZW, no kill. Mamy pierwszy raz łowienie z marszu. Tak pokazałem. Mogliśmy z pół godziny wcześniej przyjechać i siedzimy pod drzewkiem w cieniu na tym pięknym łowisku. Pierwsze łowisko w świętokrzyskim no kill, gdzie ryb się nie zabiera. I tak to się prezentuje. A więc drodzy Państwo, zawijamy się, kończymy pomału tą imprezę, jeszcze słońce wysoko. Parę godzin by połowił, ale nic nie bierze, drodzy Państwo, nic nie bierze. Więc kończymy tą imprezę i pakujemy się pomału. Marcin, coś o Ciebie. Do południa udane. Coś tam rybki współpracowały, od której od 11 taka martwa cisza tak się zaczęła robić do tej pory. Nie? Tak, i do tej pory nic. No od godzin, od półtorej godziny dobrej to nawet no, pięknięcia nie ma. Ponad. Prawie 2 godziny. Prawie 2 godziny bez pyknięcia na 4 wędki. Większość wędkarzy już się zawinęła. I my też to zaraz zrobimy. My też to zrobimy. Południe, czas jechać do domu. No i tak to leciało, drodzy widzowie. Jak widzieliście, na początku połapane. Jestem zadowolony. A ty? Ja też. No, nawet teraz te małe płotki nie chcą na pinkę. Wcześniej tak to chociaż to brało, nie? Tak. A teraz nic. I drodzy Państwo, tak to leciało, zwijam sprzęty, nic dodać, nic ująć. Powiem tylko jedno, że już Was nie będę gnębił mieszanką, którą resztki teraz wysypę. Koniec. I oto na 4 wypadach mieszanka od Marcela Marine Shell Fish na mączki z na mączkach ze skorupiaków. Tak to leciało na tych 4 wypadach, połowione kilka karpi, no rybki nawet były fajne, ale teraz pora na inną mieszankę od Marcela, ale to zobaczcie na innym filmie, co dla Was przygotuję, jaką zanętę, na jakie ryby i jakie będzie wędkowanie, czy spławik, czy grunt. Oglądajcie następne moje filmy. No i tak to leciało. Dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze i do następnego. Siema, Pyza z Marcinem. No siema. Cześć.